Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hubert i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Wolfenstein The New Colossus. Jak dobrze możecie pamiętać, w poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że stracimy głowę. Zostaliśmy schwytani, stracimy najprawdopodobniej głowę i straciliśmy pierścionek dla Ani zaręczynowy. I nie wiadomo co dalej. Także zapraszam Was do oglądania. No nie. What the fuck? Ej. Głowa nam spadła. Czy wy możecie w to uwierzyć? O nie. What the fuck? Syrenion. Ej, czekajcie moment. Ej, co oni kombinują? Moja głowa. No, bez jaj, jak oni chcą mnie ratować. Zwykle inaczej głowę tą głowę trzymała. Żyje? Oj, ten dźwięk nie wróży. O nie, o nie. Stary, budź się, budź. Ona płacze. Posłuchaj jej płaczu. I... jest! O ja... obudził się, ale jak? What the fuck? Ale mu pizgnął. Look, look, he's awake. Holy cow! The god of immortal space fish swimming in his fish bowl. Jelodno. Space fish. Ania. Can you hear me? Aha. Okay, so listen to this. Some time ago, Caroline obtained this latest generation biologically engineered super soldier body from a Nazi scientific lab. Very, very impressive specimen. Ania, look, please show this to him. Look, William. Said is gonna attach this to build a connection between your head and your new body. Anya. Kindle, please, I'm another my family. Come and help me here. Now, these are very rare Nazi combat equipment from super soldiers our fighters found in the field. None of them is working, but I have enough material to fix one contraption. You should decide which one you want. You can choose. Blink once. For this one, blink twice. For the one in the middle, blink three times. For that, over there. No to dobra. Przyjrzyjmy się tym trzem rzeczom i zdecydujmy. Choć ja myślę, że chyba będzie najlepiej, jak pójdę za głosem mojej ukochanej i wybiorę to, co ona trzyma. Bo może dobrze mi wróżyć. Dobra, to jedziemy. Przyjrzyj się kompresorowi. Kompresor. Po uruchomieniu uciska tors użytkownika, umożliwiając dostanie się do ciasnej przestrzeni. Urządzenie uniemożliwia normalne oddychanie. Zbyt długie korzystanie z kompresora powoduje obrażenia, a nawet śmierć z powodu niedotlenienia. Podczas poruszania się po przykucnięciu, kompresor aktywuje się automatycznie, gdy zachodzi taka potrzeba.
Boję się, że czasami mogę o tym zapomnieć i bez potrzeby kopnąć w kalendarz, także nie wybierzemy tego. Okowy tarana. Okowy tarana to metalowy osprzęt wzmacniający, który chroni łokcie, barki i stawy górnej części ciała użytkownika. Urządzenie umożliwia taranowanie przeszkód, rozbijanie drzwi i skrzyń oraz miażdżenie przeciwników. Okowy tarana aktywują się automatycznie podczas sprintu. Okej, to już coś jest ciekawego. Orteza bojowa. Orteza bojowa to główny, gotowy do błyskawicznej aktywacji mechaniczny system siłowników instalowany na nogach. Po uruchomieniu mechaniczne wsporniki wysuwają się, zapewniając Ci dostęp do nowych obszarów pionowych, osłon oraz innych korzystnych taktycznych miejsc. Naciśnij dwukrotnie przycisk oko, aktywować ortezę bojową. Może to być ciekawe, ale mało przydatne. Także wybieramy okowy tarana. Idziemy za moją kochaną. Okay, Ingela, let's get to work. I will sedate you now. See you soon. Ai. Nie zmierz mu głowy. I to tak byśmy zaczynali grę od początku. Do you remember your name? Do you remember your doings in the last 2 years? Aside from killing Nazis. If you die one more time, William, I will murder you. Come, I'll give you some clothes. Send them to me when you're done. No, have you seen Gatsby? Where's the Gazin? Where's the Gazin? Shim Shim! Are you the Shim? There's no place. Oh, yeah, ale odświeżony, modni się. Some weird tingling sensation, not to worry, it's normal. But let me know if anything else happens, for example, your head trying to reject your new body, something like this. It's hot! Mitch! Mitch! I feel the same way, Max. Excellent. Excellent. I have prepared the contraption you wanted. Put it on. Let's see what you could do with it. So, Shimshin, your new body Dobra. is very, very powerful. How powerful? Well, the ramshackles will lock your upper body joints in I place co? so they will never break. I się teraz w to wpieprzamy. Dobra. Wow! Wow! Ale fajnie. Until you have familiarized yourself with the new ability.
Dobra. Powiększmy magazynek do pistoletu. Dobra. A do tej? A do strzelby amunicja? Dobra, nie ma. Coś jest jeszcze do sprawdzenia. O kurde. Co się dzieje? A, mam więcej życia. Jest, w końcu. Mogę nosić setkę. But all the Fitun entrances are blocked by debris. Can't even get in there. Come with me and clear the entrances. I really don't want to let Grace down. This whole day has been from us. I know you have extra sisu from your ramshackle contraption, so hopefully you can find a way to ram through the debris. A, czy ja mam skoczyć tam do tej wody? Nie. Ej! No tak. Teraz mamy już normalną głowę, no to nie mamy już wzmocnionego pancerza. I mi nam życie będzie spadać. Ale tylko z tą mogę tutaj nosić. Pancerza. No kurde. Są plusy i minusy tego, że... Tego nie mogę zniszczyć. Kurde, co to jest za... Aha, tylko to?
Nie wiem. You are one tough motherfucker, you know that? What's all this? All the special shit from Roswell. He brought everything back from Mission Control and dumped it here. Never had time to unpack. He was a good man. I saw it go down. There's nothing I could do. What did he say? When? What were his last words? I need to know. He said it was space aliens, man. Motherfucker. He said. Oh, Ingle, how is everything functioning? Hi, Grace. This one of yours? What's this? Well, where did you get this? Special had it back in Roswell. Said he found it at the crash site in 47. It looks like no, it can't be. It's true. O co chodzi? It's happening, Grace. It's a full-on assault. Have them run the engines as hot as they can. Full fucking throttle, sister. Yes, ma'am. I'll tell them. We're on a course for the New Orleans ghetto. Come on in, Blasco. Let's have a seat. Now, that ghetto is home to one of the last remaining resistance groups in America, led by a man named Horton. Now, after the war, the Nazis put up all these walls around the city. And then, they gathered up all the undesirables, and they dumped them there. So that Horton and his comrades and all these people are just stuck there, languishing in the worst conditions imaginable. And then, after the event of late, the Nazis, they just dialed up the pressure. Death squads storming cities, killing everyone in sight. They're gonna purge that whole city till there's no one left. We gotta do something. Right on. So now this new body of yours, is it ready for some Nazi killing? More ready than ever. Feel unstoppable. It's a fucking freight train. You are a fucking freight train. Now before we arrive in New Orleans, we need to make a quick detour into Manhattan. So you'll wanna read the mission brief, activate the war map out there, pull up the info screen for Manhattan districts. Got it. On Blazkowicz, one good thing did come out of all of this mess. Yeah, what's that? Your execution is all over the news. Nazis think you're dead, baby. They ain't never gonna see you coming. Dobra, słuchajcie. W tym miejscu zatrzymam się i zapiszę grę. Resztę z tego, jak podróżujemy i co tam będzie za jatka i jak oni zareagują na to, że jednak żyje, zobaczycie w kolejnym odcinku, na który już was zapraszam. A teraz dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam za obejrzenie. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie fanpage, zostawiajcie łapki pod filmikami. Ups. Dzisiaj zobaczyliśmy coś naprawdę niesamowitego.
narodziny głowy postawionej na tułów super mega zajebistego żołnierza. Zobaczymy, jak to ciało będzie się sprawować i jak mi się będzie strzelać. Pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się, na razie i cześć.